Wyszliśmy na spacer i Mikołaj jest najlepszym opiekunem Daleńki. Proszę bardzo. Jeszcze wyciąga go pod górkę. Przecież ostatnio mi mówili, że dawno ci nie było u nas na kanale. I jak już się zobaczyli gdzieś tam, jak się z Mikołajem bawiłeś torami, to mówią, jak ty wyrosłeś. Że ostatnio byłeś taki mały. No, to by tak 3 lata dały. Tyle co Miki. Dobrze idzie. Gdzie właśnie? Tyś? Au! Co tam? Idzie bełku? Tak. Chodzimy, jemy jabłka, ostrężyny, żujemy trawę. Tak żyć! Tak trzeba żyć! Cały czas się śmiejemy, że te wszystkie zabawki, które kupujemy dzieciom jako dorośli, to są zabawki w sumie dla nas, a nie dla dzieci. Ale my musimy się teraz przegadywać, kto opuszcza A ty tutaj jesteś? A co ci się tu stało, Miko? Pokaż mi buzię. Och, to tylko dżemik. Czekaj, Alita, idź. No. O, proszę. Jest dobrze. Ale wysoko! A to chyba jeszcze tak wysoko to nie latał. Całą linkę odpuściliście? Tutaj do nas chodź. Albo usiądź sobie na tym. Na ławeczkę. No to teraz tam musisz stać. A teraz to już załapał ten wyższy wiatr jakby. No, dobrze ci Mikołaj mówi, tatuś. Dalej nie widzi, by się nam zgubił. O, bardzo daleko jest. Ale on ciągnie do góry. Zakrytka jest. Trzeba kupić drugi latawiec i związać linki. Może jest jakieś ograniczenie. Metrowe. Może nie można puszczać wyżej niż ileś tam metrów, nie wiem. Bo to naprawdę jest wysoko. Mi się wydaje, że my byśmy już mogli spokojnie zahaczyć na jakiś samolot. Nie mam pojęcia, by trzeba było zmierzyć. No ale na lotnisku chyba w Bielsku nie można puszczać latawca. Nie, chyba nie. Nie? By się tak w linkę zaczepił samolot. No. Bardziej, że w jakiś silnik albo coś, no nie? Tak. Nic nie trzeba robić. Masz bardzo odpowiedzialne zadanie, prawda? Oj! Uch. Dziurka była. A jak się prowadzi Dalię? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Trudno czy łatwo? Łatwo. Fajnie. Fajnie jest?
Biegnę do domu, ale uważaj! O, bądź! Za szybko biegliśmy. Nie wygodnie ci, Mikołaj, nie ciągnie cię to za bardzo. Pewnie. Iuu, łabudzie! No to wołaj. Wujku! Wujku! Dalia, chodź! Chodź Dala, chodź. No ale to jest twój pomysł, że tak lecisz. O, dziękuję. Przyprawiłem to paroma ranami, ale żyje. Widzę. Ale słodziutkie. Pycha. Słodziutkie tam. Czekaj, jestem zgryziona. Tu. Od tyłku to ja nie powiem. Jakie? To są akurat strasznie słodkie. Tak, te są pyszne. To są takie jak kojarzy. Może tutaj przyjdziemy jutro z jakimś tym pojemniczkiem. Nazbieramy. No albo tam do nas, tylko tam będzie trawa. Tutaj się przyjemnie idzie na spacer. Jednak dobre? Chcesz jeszcze? Bo są tutaj bardzo słodkie, fajne. Ach! Co się stało? Alita zaczepił z latawcem. Alita puszcza latawiec! Ali! Nie wołajcie, bo spadnie. Wyższy level puszczania latawców. Alita! Alita puszcza latawiec. Popatrz, jak wysoko go puszcza. Ojej, wujek tam łapie. Gdzieś tam wujek jest. Nie wiem, gdzie jest. O, widzę głowę. Są słodziutkie. Są słodziutkie. Wiesz, jak to się nazywa? Tak. Ostrężyny. Wow. Powtórzysz? Nie, to mamy. Ja chcę dalenia. Dobrze. Dalia. Dobry pies. Jak? Fajnie, co? Na spacerze. Tak, jesteś opiekun Dali. Masz najlepszego opiekuna, Dalia. Wiesz? Update odnośnie gniazda os. Słuchajcie, pan przyjechał, ogarnął to, zaklajstrował, zamazał to gniazdo. Myśleliśmy, że jest ok. Nic bardziej mylnego. Kilka dni później osy znalazły sobie miejsce w dziurze, w belce. Po prostu była belka pęknięta i przez tą belkę zaczęły wchodzić. My siedząc na tarasie słyszeliśmy, jak one gryzą w tym styropianie. Więc przyjechał drugi raz. W tej samej cenie, więc super, jakby reklamacje. Pan się bardzo wkręcił w tą opcję, żeby zwalczyć te nasze osy, bo już myślał o jakiejś termowizji i tak dalej, i tak dalej. Ale drugi raz poskutkował, że udało się ich pozbyć, więc super. Nie na długo, ponieważ okazało się, że gniazdo od szmieli zrobiło się w domku, który ma Mikołaj pod dachem. No ale to już z tym walczył Krzyś, bo kupiliśmy taką gaśnicę na osy i powiedzieliśmy, że warto to mieć po prostu w domu, więc tutaj Wam pokazuję, jak to wygląda. Pozbył się Krzyś za jednym razem tych trzmieli, to były trzmiele, Misiek? Szerszenie, przepraszam. Skąd ja trzmiela wzięłam? Szerszenie, no. Więc żeby nie pozostawiać tak tego tematu bez odpowiedzi, to Wam mówię, jak to wyglądało. Na razie mamy spokój, mam nadzieję, że tak zostanie. Ogólnie bardzo wiele osób ma problem z tymi osami. A teraz jedziemy do Suchej Beskidzkiej. Jedziemy autobusem, a potem pociągiem. Więc Mikołaj jest przeszczęśliwy. Słuchajcie, jedziemy pierwszą klasą. Ja w ogóle się zdziwiliśmy, jak się dowiedzieliśmy, że jest pierwsza klasa w pociągach. No, ostatni raz jechaliśmy pociągiem chyba z 5 lat temu.
No, lekko. Będzie lekko. Więc pokażemy wam, jak wygląda pierwsza klasa w pociągu. Z powrotem wracamy już normalnie drugą, bo nie było Intercity. No, ale zobaczymy. Zabieramy was ze sobą. Jedziemy na burgery. Bo się nam auto zepsuło. Właściwie tej informacji brakuje. Tak, pojechało do mechanika. Okazało się, że jakiś tam czujnik jest zepsuty. I naprawa to kupa kasy. Nie? Łożysko. Łożysko w tylnym kole, przez co wszystkie czujniki zaczęły wariować. Tak to powinnam powiedzieć. Nie znam się na samochodach, nie musiałam, nie muszę, jestem kobietą, jak to mówią. I akurat ten temat mnie zupełnie nie interesuje. Oddaję to w ręce mechanika, którego mamy by the way bardzo fajnego. Także jest super facet. Dobra, zbieramy się, bo za chwilę mamy miejską. Idziemy na pociąg. Właściwie jedziemy na pociąg. Mikołaj, cieszysz się? Tak! Tak? Cieszysz się, że jedziesz pociągiem? I najpierw autobusem jeszcze? Tak! Super, a gdzie masz skarpety? Trzeba iść po skarpety. Mama też idzie po skarpety. Jedziemy. Trzymam cię. Zadzwonił. Ale jest słodziak. Jak mnie mocno trzymasz. Bardzo mocno. Wszystko widzisz, co? Trzydzieści trzy. Tutaj masz. Prywatny. Już wiem, dlaczego te bilety tyle kosztowały. Możesz sobie usiąść koło okienka. I patrz, jak fajnie. A wiesz, w tym jak jeżdżą, mam nadzieję, że będziemy sami. A nie wiem. Daj kanapę. Proszę. Nie jedziemy. Tak, tak. A teraz przyjdzie ktoś z przekąskami. No, musimy zaczekać, wiesz? Place.